tydzień Kuchni Kaszubskiej przygotowaliśmy chleb szefa kuchni, czyli chleb z czarnuszką, z pestkami dyni i słonecznika, który wykonujemy tutaj w naszej kuchni od podstaw. Na to dla Państwa czekał śledź po kaszubsku w sosie pomidorowo-rodzynkowym. Jako zupa jest tradycyjna czarna polewka, pochodząca typowo z kaszub, z naszych dzikich kaczek. Zupa z owocami i krwią kaczą. Na drugie danie serwujemy gulasz myśliwski z plińcami, czyli z kaszubskimi plackami ziemniaczanymi. Jako danie dnia, czyli rybkę, mamy pstrąga, filet z pstrąga na pire z topinamburu z chipsami z boczku brukselką. I jako deserek oczywiście nasze kaszubskie racuchy z jagodami. Potrawy kaszubskie mają wspólny łącznik taki, że pochodzą od wiek wieków i my staramy się, żeby je wykonywać w nowoczesnym wydaniu, żeby one powstały tak jak kiedyś było, z starych składników, z wszystkiego co pochodzi od nas, z lasów, z naszej natury, a żeby to jednak było wykonane w nowoczesnym stylu, czyli nowocześnie podane, bardziej wykwintnie. Oczywiście pomysł się bardzo podobał, jesteśmy zadowoleni, gości mieliśmy bardzo dużo, tak naprawdę część dań, które mieliśmy, to mamy je w sprzedaży przez cały rok, chociaż tym razem największym powodzeniem cieszyły się trampane bulwy, są to inaczej tłuczone ziemniaki z boczkiem, z cebulą, do tego do picia maślanka i ogórek kiszony.